Dzień dobry. Często usłyszeć można opinię, to tylko sny. One nic nie znaczą. Nie wierz w te głupoty. Czy to jest jednak prawda? Dzisiaj się o tym przekonamy. Zapraszam do oglądania. Znając znaczenie niektórych snów, możemy nawet przewidzieć zbliżające się do nas wydarzenia, które nas dotyczą, a także możemy wejść głębiej w naszą podświadomość i dowiemy się, co nam tak naprawdę na sercu leży. Niektóre sny są nam przedstawiane za pomocą symboli, a inne są bardziej dosłowne. Warto także podkreślić, że każdy ma swój indywidualny sennik i nie u każdego ten sam sen będzie oznaczał dokładnie to samo. No i dobra, na które sny warto zwracać uwagę? Podzieliłem to sobie na 4 fazy i nie będę wam tutaj dawał konkretnych nazw faz tych snu, ponieważ aż tak dokładnie się tym nie znam. Mogę wam to powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda i opisać. Pierwsza faza są to takie przebitki z dnia. Na przykład jeśli w ciągu dnia zgijaliśmy kable, no to pierwsze co nam się przyśni, to pewnie, że zgijamy dalej te kable. Jeśli na przykład robiliśmy jakiś rozładunek, to będzie nam się po prostu śnił ten rozładunek, no nie? No i to jest taki płytki sen. Druga faza snu to są jakieś głupoty, mózg wasz musi odreagować i na to też nie ma sensu zwracać uwagę. Tu wam się mogą również śnić również koszmary. Uwagę musimy skupić na trzeciej fazie snu. Czasami człowiek się wybudza w nocy, czasami nie. No to tak właściwie to różnie bywa, tam poziom kortyzolu i tak dalej. Tego też nie będziemy teraz omawiać. I tak, jest to głęboki sen. Czasami może się tutaj pojawić świadomy sen, który również podzieliłem na dwa rodzaje. Pierwszy jest taki, że wiemy, że to jest sen, mamy wpływ na nasze zachowanie, jednak nie mamy wpływu na otoczenie. Drugi rodzaj świadomego snu jest taki, że możemy właściwie wszystko kontrolować. I wiemy również, że to jest sen. No i może jeszcze trzeci, że... Ale to nie będzie się świadomy. W każdym razie nie wiemy, że to jest sen, mamy wpływ na nasze zachowanie i to nie są tylko takie obrazy, dźwięki czy coś, tylko po prostu, że normalnie sobie żyjemy. Ale to już chyba nie jest świadomy. No i czwarta faza snu to są marzenia senne. Tutaj się spełniają rzeczy, o których marzymy i o których myślimy w głębi serca. Takie coś już się pojawia generalnie zazwyczaj już rano, kiedy trzeba wstawać. I trwa też bardzo krótko. Potem ten sen mięknie, wszystko zaczyna wracać do normy, już coraz gorzej to wszystko widzimy i powoli zaczynamy się wybudzać. Może to po prostu słabnie, no nie? No i dobra, co polecam zrobić? Zatem jak weźmiemy, skupimy się na tej trzeciej fazie snu, to jak się obudzimy, żeby jak najwięcej zapamiętać tych szczegółów, zapiszmy sobie na kartce, co nam się śniło. Jak najwięcej szczegółów. Ha, i może jeszcze dwa rodzaje tych symboli. Jedne zwiastuje teraźniejsze wydarzenia, o których może nawet wiemy. A druga to, co będzie następowało. Przytoczę wam teraz kilka symboli, które się sprawdzają. Jednym z nich mogą być, na pewno wam się śniło, wypadające zęby, że nam zęby wypadają. Taki sen w moim odczuciu zawsze oznacza, że się z kimś pokłócę. Nie jest to jednak tak, że ja celowo prowokuję te kłótnie, tylko po prostu no wiem, że będzie kiepsko. Kiedy śni nam się, że jesteśmy w jakimś budynku, z którego na przykład nie możemy znaleźć wyjścia i chodzimy, błądzimy w kółko, albo jakieś miasto czy coś, to jest właśnie ten teraźniejszy, że jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji, z której właśnie ciężko jest znaleźć jakieś wyjście. Gorsze są moim zdaniem nietoperze. Kiedy śnią wam się latające nietoperze wokół was, to świadczy, no będą jakieś problemy takie, powiedzmy, że wam coś ukradną i tak dalej. Zdechły bocian, jak wam się przyśni, to dowiecie się, że jakaś osoba waszego otoczenia jest chora. Umazane kałem toalety to będzie coś, zastrzyk jakiejś gotówki, na przykład, kurde, nie wiem, jakaś premia wam wpadnie, może wygracie w jakiejś loterii, coś takiego, że jakaś transakcja dojdzie do skutku. Bardzo czujni powinniśmy być, kiedy śni wam się jakieś wydarzenie, które generalnie nie powinno się wydarzyć, ponieważ naprawdę może się wydarzyć i trzeba zrobić wszystko, żeby go uniknąć. To byłoby tyle na dzisiaj, dziękuję za oglądanie tego odcinka, a widzimy się już niedługo. Do widzenia.